teraz zamknięty. No właśnie, bo tu chyba nie można, no. I że tamtędy, tam jak mi pineską mi zaznaczył dojście do dzikiej plaży. O, mi się wydaje, że to było tu, gdzie szliśmy przed chwilą, nie? Tu. Ale ładne drzewko, to fajnie obrośnięte. Dzięki za nic. Ej! To jest na sznurku. Kończysz, zwariował. Śledź Kasię. Mamy coś Kasi, żeby dać jej powąchać. No nie wygląda. Takie publiczne bardziej, nie? Ale jest... Problemy dorosłych ludzi, nie? Gdzie to jest nasz prawdziwy test teraz. Że one naprawdę jakby jako jednostka nie są jakoś turbo inteligentne, ale z jakby z tych jednostek. Mech. Ja je przywiozłem, to są te jeszcze chyba od ciebie w ogóle. Tak? Przywiozłem je tutaj. Daj piłkę. Teraz dasz, tak? Widziałeś to? No. I laska potrafi, wiesz, wykonywać 120 ruchów na minutę. I przy okazji jeszcze, jak wyjmuje tutaj wiosło z jednej strony, to tutaj na paluszku trzyma, nie? W tę stronę i tylko tak się rozluźnia zajebiście i na 100 metrów wyskakuje taki kajak, nie wiem, o długości tam 2-3 metrów potrafi wyskoczyć, a reszta chyba parę setków, nie? I to jest właśnie kwestia tego rozluźnienia, nie? Że ona czuje takie i to jest, wiesz, no to po prostu ta łódka to czuje, że ona sobie sama wtedy może płynąć, nie? Nie przeszkadzasz jej. Wow. Jak się mówi? Jakie jest słowo? Jakie? No, że połączone, ale to na kuchnie się mówi, jak są kuchnie. Fuzja! To jest na razie taki trop 50% vegan, a 50% all the way mięso. Dieta, która irytuje wszystkich. Dogadujemy się? Dogadujemy. Łukasz jest triggerowany. Fuj! Sam sobie przyjebałem. Ła, mój kij jest... Robisz na jednej nodze? Z zamkniętymi oczami. Czekaj. Mój kij? Ła. Znalazłem kij. Znalazłem kij w takim lesie, który wygląda jak... prop, jak rekwizyt w stanu filmowego. Jakieś czarodzie. Nice. Drugą droidów. Ja rozmawiałam z droidem. Naprawdę? A umiesz się przestać ruszać? Tak, na dwóch palcach, czy na jednym miałeś? Nie wiem, chyba na dwóch. Już tak na końcu dłoni. Z otwartymi na razie. Coś by się znalazło. Na skutek, na płotek. Coś by się znalazło, na pewno. Z jakiejś wywiotrona, albo coś takie. Są filmowe piosenki, są na matkę. Nice. No, nie jest to łatwe. Czasami tak jak się cieszymy i jak chcemy się poprzytulać, tak robimy. Nie ma. No. No fajnie. Co to jest? Nie. Niech robią sami. Somatyczny Łukasz. A, sensoryczny Łukasz, no. Sensoryczny Łukasz. Zapisał. O. Nice. I puszczasz wszystko? O. I on jest taki dobry w to. Fajnie. O nie, zaraz się zżyga. O. Łukasz, pójdź swoją głowę. O, to jest obrazek, nie? No, słodko wyglądacie. Czekajcie, trzymajcie jeszcze. Ja idę spać. Czekajcie, o. Takie... No to było, wiesz, znacznie większość czasu, więc to się... To jest właśnie ta. Czekajcie. Nie ma. Cześć, Karol. Czekaj, zatrzymajmy. Byłeś tam? Nigdy. A ty? A widzieliście? No. Zbierać 600 zł na pole namiotowe, bilet. No, za naszych czasów to było takie, że jak słuchałeś rapu, to hip-hop musisz pojechać jak
jesteś. No to o jakich czasach? 2007? Okej. 6, 7, 8. Jaki 8, 9. 8, 7. Naprawdę? Teraz się dzieje? Czekaj, może drugą ręką mam. Nie mogę, to jest za dobre! Dawaj, elektro. What the fuck? O nie, nie, nie wiem, co się robi. Tekst po niemiecku. Musisz tańczyć i po niemiecku śpiewać. Albo gramy, kto ma najdziwniejszy śmiech nie spół. Czy ja jestem tylko przedstawicielem, to wiesz, to tak no, naprawdę... No wiem, no ale to tak, wiesz, uwiecznimy. Kolega przyjechał, jak masz na imię? Kamil. Cześć wszystkim. I mi przywiózł, słuchajcie, jako pierwszy taki masarnia Krzyś. To widać, że trafiło, wiesz, na... Wiedział, co jest... Pierdolki. Weźcie. Ale to jeszcze nie mówchow, nie? Nie mówchow jeszcze. Ty, ale patrz, to jest w ogóle z 50 różnych mięs. Ale mamy co jeść, słuchaj. No kurde. Mamy co jeść. Opierdolimy to wszystko dzisiaj. Z kafel tu będzie, nie? Nie, no chyba nie. Nie? Nie, no, wiesz, że taki salcesan kosztuje teraz za kilogram? Nie wiem. Zawsze dostaję za darmo, nie? Wszystkie swoje salcesony dostaję za darmo. Widziałem, jakby wyłaziły dzisiaj rano. Słuchaj, jadłem salceson. A nie, ostatnio to kupiłem, no. Dwa? Jeden. Teraz to robiłam? Teraz nasz cooking show. Zawsze wiedziałem, że skończymy robiąc program kulinarny. Magda, ucz się. Magda, ucz się. Za późno już. No dobrze, no. To nie będzie duża filozofia. No dobra, jak właśnie nie utrujemy, nie? Skoro już jest taka jakby do zrobienia. Bo to jest w ogóle... Co jest kaszanką? To jest kasza z krwią? No. Ale z czego z krwią? Czego to jest krew? To chyba zależy, jak jest kaszanka, nie? Z jakiejś czyste? Ale no. Sprzątałeś ładnie, dobra, jesteś większy. Dla mnie większy? No tak, bo ty śniadania nie jadłeś, a ja mam... Filip mi zrobił szakszukę. No i zajebiście. Zajebiście to jest. Nie chcę powiedzieć o duchowości, bo duchowość to jest rakowe słowo strasznie, nie? No. Staramy się unikać duchowości, nie? Ale ja myślę, że to jest... Pod tym względem, jakby, wiesz, brakuje w naszym świecie takiego jakiegoś rytuału przechodzenia w dorosłość. Ja myślę, że plemiona żyjące w dżungli mają to lepiej rozkminione niż my. W sensie, wiesz, że jest jakiś, no taki film Rapa Nui o Wyspie Wielkanocnej, że tam w ogóle, tacy, wiesz, musieli iść do jakiejś jaskini, znaleźć jakiegoś nietoperza. Taki film o takich, wiesz, tribal ludziach, nie? Na Wyspie Wielkanocnej. I pamiętam ten film i myślę sobie, kurwa, my nie mamy czegoś takiego, nie? No co jest, matura, jakby taki, wiesz, no, że niby coś tam się nauczyć, nawkuwać na pamięć, nie? I poza tym co? Nie masz sobie wcześniej zrobić dzieciaka i już jakby zrzucasz wtedy odpowiedzialność nie dość na swoich starych, którzy i tak nie są gotowi na to, żeby nawet twojego dzieciaka ogarniać. No. To jeszcze po prostu obudowujesz całą swoją osobowość, nie? Wokół jakichś tam rzeczy i też wydaje ci się, że jesteś dorosły. I to jest... To prawda, no. Kwestia w tej takiej złej... No tej emocji takiej narastającej chyba, którą właśnie wywalają wtedy w tynecie, nie? No ale to też jest, myślę, tutaj trochę innych czynników. Znaczy to jest jeden filtr patrzenia na to, nie? Ale jest jeszcze całe w ogóle otoczenie, w którym jesteś, nie? To też nie jest bez znaczenia, nie? Tam dom, rodzice to jest jedno, ale potem jeszcze jednak... Jesteś jak drzewo, nie? I rośniesz z tego, tu jest najważniejsze decyzje się przez tych w konarze dokonują, a potem jednak też różne rzeczy wyrastają z ciebie, nie? W zależności, gdzie tam trafisz.
Tak jak ja dobrze trafiłam na tego trenera ogarniętego, nie? Przynajmniej, który stwierdził, że mogę być lesbą, to jest okej, nie? Kurwa, nikt wcześniej tego nie powiedział. Hmm. Nie? I nagle ci mówi typo, który mówi, że no jest zajebiście, nie? To rób co chcesz, nie? Bo tylko ty wiosłuj jak wiosłujesz, będzie zajebiście, nie? I ja tak, okej? Okay. Serio? No to widzisz, no mam taką przyjaciółkę, która na przykład bardzo długo jej doszło do tego, żeby... I już miałam 20 jakieś 2 lata wtedy, nie? No i tak dużo, nie? Ja już miałam jakieś 22 lata wtedy. Ale no. Zmierzam, że przyjaciółkę, która na przykład... Nie mogła uzyskać tak sama przed sobą takiej akceptacji, że ma Aspergera, nie? I jakby dla niej to, że znalazła pracę, gdzie mogła na wejściu po prostu powiedzieć mam Aspergera, jakby ten to był ważny moment, nie? Taki trochę w tym stylu, nie? Wiesz, pogodzenie się z częścią swojej tożsamości i uzyskanie takiej akceptacji tak, po prostu. Tak. Że taka jak jesteś okej, okay, bierzemy cię taką. Bierzemy cię taką, nie? No. I nie musisz tego nosić sobie, uważać, żeby nie wyszło czy coś, nie? Kurwa, wiesz co, miałam takie... Ale przy tym to są takie pojebane rzeczy w ogóle no. Do chowania, nie? W sensie ja... Ale ja na przykład chowam na przykład to, że na przykład też się ukrywałam kiedyś, nie? Trochę to chowam, jakby cały czas, jakby zgrywam takiego czada w mediach, nie? Takiego, kurwa, o, co mi to, kurwa, to mi nic nie robi, nie? To mi nic nie robi, ja byłam zajebiście, nie? I nawet kiedyś dałam z facetem od repliki, który tam jest gejem i w ogóle tam założył replikę, no z masą gówna się bił. Ja z nim fajny wywiad w sumie zrobiłam, który potem jak przyszło do akceptacji, zesrałam się totalnie, spanikowałam i ucięłam połowę informacji. Aha, tak wszystko wygładziłam, żeby było okej, okay, nie? Przykro, bo jak tak się, wiesz, przykre to, ja na tym żałuję. Będzie, to ten, to potem żal, że ktoś wymięka, nie? Ale no, to też rozumiem, wymiękłam po prostu, nie? Byłaś gotowa, no. Dobra, jakie jest hasło do wifi? Musisz na routerze zrobić. Setki lat tego uziemienia dziewczynek, nie? No to też robi, nie? Bo to wszyscy jakby nawiązują tylko do tych czasów, gdzie kobiety zbierały, wiesz, orzechy, kwiaty i tam gotowały to, co mężczyźni upolowali, nie? A to są kwestie jeszcze nasze takie nowożytne, nie? I tak naprawdę naszych dziadków, którzy tak odpierdalali szajs, nie? No tak, to nie tak, jest wina wikingów, nie? Jakby to jest wszystko w nas jakby siedzących z ludźmi, którymi mieliśmy do czynienia i którzy nam to wszystko przekazali teraz. Pytanie, czy my to przełamiemy, nie? Czy pójdziemy w ten... No to jest śmieszne, to ten Mateusz Bulsierz, co to było, to zanim przyjechałeś, tak? On powiedział taką mi fajną rzecz, że na przykład w komedii, nie? Jest takie coś, że w stand-upie, to jest też bardzo tak niesymetryczny, wiesz, jakby rola kobiet w stand-upie rośnie, ale jakby cały czas jest jakby... nierówna w stronę, że jest więcej facetów i tak dalej, i taka sympatia jest jakby bardziej, wiesz, taka sympatia typu... Słucha się facetów, nie? Słucha się facetów. Przy stole jak się siedzi, to też się słucha facetów, kobiety się nie odzywają. Ja też to powiedziałeś, że to jest taka jakaś dziwna konsekwencja w ogóle tego plemiennego lifestyle'u, gdzie faceci polują. Wiesz, jak masz nawet kobietę, która jest w humorku, to biorą ją, kurwa, za dziwolonga, nie? Coś jest, kurwa, z nią nie tak, jest szalona, jest praktycznie... No. Nie, jest po prostu pierdolnięta, bo ma, wiesz, jakiś humor, głos, to jeszcze może taki, którego ty nie do końca czujesz. No to właśnie Paulina, wiesz, jak wiele lat temu było, taki zrobiłem, że Pytaj Beczkę były zastępstwa, nie? Taki był, tam był, no. Wiesz, ja. Ten, grupa filmowa, no, Dark, i ona była jedyną kobietą, w ogóle, znaczy w sensie... Tak wyszło. No bo ona była taką pierwszą youtuberką w Polsce, która próbowała chyba coś komediowego robić. Znaczy nie... Czy pierwszą, to nie mam pojęcia, no ale tak wiesz, pierwsza, która gdzieś tam się pojawiła na radarze, tylko w branży się pojawiła, nie? Dziewczyna na YouTubie, która robi komediowy content mniej więcej, nie? I to było nie do przełknięcia dla wielu ludzi. Jak sobie, wiesz, to do dzisiaj nie. Tam jest to archiwum myśli polskiego internetu, nie? Sprzed 10 lat, gdzie masz odcinek Zapytaj Beczkę Pauliny i wiele osób rozbija się tylko i wyłącznie o to, że to jest kobieta, nie? No tak! Hej. Dobra. Tak dać i jeszcze oświetlić, żeby fajnie śmigało. To piękne logo wykonał Paweł z rodziny Nalewajko, czyli z rodziny tej od Agrowychodne z Suwałk. Nasze ziomeczki z dalekiej północy. Bardzo dziękuję. Robię bajery, to się nazywa ten projekt. Zresztą mnie to stresuje, że miałbym swoje nazwisko na auto. To jest to przejebane. Taki...
Patrz, to jest fajna dziewczyna, nie? Fajna laska, zwraca twoją uwagę, nie? A to jest jej relacja z rodzicami.